Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w sobotę. Wczoraj mi się nie udało nagrać tego Q&A, więc będę je nagrywał dopiero dzisiaj. I tak, chyba mi tyłek od betonu trochę zmarznie, ale postanowiłem, że zrobię Q&A na zewnątrz, tylko że kurczę, nie wiem, czy zaraz po okulary nie pójdę, bo będę się mrużył. No ale zobaczymy. Pamiętajcie, że aby wasze pytanie w ogóle trafiło do Q&A, musi mieć ten znacznik Q&A, jakikolwiek, żeby to był jakby Q, ten znaczek AND i A. Musi to być w komentarzu, bo mi jest tak łatwiej wyszukiwać. Wyjątkiem jest odpowiadanie na mój komentarz, że tak jak teraz zdałem komentarz, że dawajcie pytanie do Q&A i tam odpowiadaliście, no to tam zawsze znajdę. A w innym przypadku, no to bywa różnie. Dobra, gdzie mam ten folder? Rafał Jarożyński. Siemanko, jaka jest szansa na powrót muzyki Pantura albo Jeffa Kahl? Nie ukrywam, że ta muzyka robiła mega robotę i klimat w odcinkach, pozdro. Szanse są raczej marne, całkowicie, ponieważ Jeff... wiecie, ja nie jestem Casey Neistat. Nie mam miliona, kilku milionów subskrybentów, żeby muzycy do mnie pisali i chcieli muzykę używać. Wiecie, dopóki oni byli mali, ja byłem mały, to ja mogłem ich muzyki używać na podstawie prawa cytatu, czyli... Znaczy na podstawie tego prawa uznania wartości intelektualnych, czy jakoś tak, już nie pamiętam, jak to się dokładnie po polsku nazywa. Creative Commons, to jest taka licencja, że ja wrzucam, czyja to jest muzyka i mogę ich muzyki używać za darmo i tak to było. Niestety jeden i drugi się rozwinął. Nawet teraz YouTube mi co chwilę wysyła jakieś maile, że gdzieś tam prawa autorskie i tak dalej, że dochody od tego momentu będą przesyłane dla autora, więc jakby nie przejmuję się tym, bo to są stare filmy, tam już wyświetleń prawie nie ma. Natomiast no, też nie chciałbym robić YouTube'a całkowicie charytatywnie, bo jak wiecie, mam cel tą Japonię i fajnie, żeby jakiś grosz z tego wpadał z racji tego, że poświęcam temu czas. Bo dokumentacja dokumentacją, ale jak mam wybór, w sensie czy przy tej dokumentacji mogę zarobić, a nie mogę zarobić przy okazji, to wiadomo, że czasami się pojawiają odcinki, gdzie kładę na to laskę całkowicie i chcę muzykę taką, jaką chcę, ale jak już dokumentuję i przy okazji ma to przynieść jakiś dochód, to dlaczego mam z tego zrezygnować? To SMIO. Czy mając ponad 180 cm wzrostu, zmieszczę się w kurniku? Chodzi o to, czy będzie mi w nim komfortowo. Pozdro. Powiem ci tak, ja miałem ja mam 1,86 m i ja się w kurniku mieściłem bez problemu. I było mi komfortowo, więc myślę, że wszystko poniżej 1,95 m spokojnie sobie dasz radę. Nie wiem, jak to będzie już powyżej 1,90 m, szczerze mówiąc. Ale 1,86 m dawałem radę, jeszcze miałem luz. Mistrz, skąd twoja pasja do Japonii i jak to się zaczęło? Czy interesowałeś się kiedyś buddyzmem tradycji Theravady? Wiesz co, buddyzmem to mało, szczerze mówiąc. Gdzieś tam trochę z racji historycznych naleciałości w Japonii, no bo buddyzm tam się przewija, tak samo jak Shinto. Natomiast u mnie wszystko zaczęło się od motoryzacji, tak naprawdę. Motoryzacja była takim zapalnikiem, potem kultura, potem muzyka japońska, potem w ogóle ich historia. I to tak z roku na rok dochodziło coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I teraz naprawdę ta moja fascynacja Japonią urosła do tego stopnia, że dla wielu moich bliskich jest czasami przerażająca. Łukasz Wendałowski. Witam. Czy byłeś kiedyś na Islandii z ładunkiem? Jeśli tak, to jak często pojawiają się tam ładunki i ile trwa przeprawa promowa? Pozdrawiam. Nie, nie byłem. Natomiast w poprzedniej firmie, jak pracowałem, to ktoś był i bodajże z Danii się płynie 48 godzin, ale nie jestem pewien. I ładunki tam są, ale to są takie ładunki jak do Maroka, nie? W sensie bardzo rzadko. Gregor 9995. Ostatnio wspomniałeś o twierdzy. Jakie masz ulubione gierki, czy masz czas pogrywać? Wiesz co, z tym czasem pogrywać to bywa różnie, bo czas pogrywać znajdę, ale ja raczej gram już gry mobilne, bo na kompie staram się trzymać czystego laptopa z racji tego, że programy do montażu są i tak wymagające, więc nie chcę go zamulać. Obecnie pogrywam sobie czasami w Mobile Legends, to jest taki odpowiednik League of Legends na telefon. Znaczy LOL też ma swojego Wild Rift'a, ale jakoś tak mam znajomych na mobilu, więc gram sobie po prostu ze znajomymi. A tak to PlayStation. Na PlayStation chciałbym skończyć Ghost of Tsushima. Może mi się uda, może nie, wątpię, bo playkę chyba chcę w maju wywieźć do Japonii, do Damiana, więc może być różnie. No ale zobaczymy, zobaczymy. W jakim trybie teraz jeździsz? Ile jesteś w domu, ile w trasie? Jak jest dla ciebie optymalnie? W jakim trybie teraz jeżdżę? Teraz jeżdżę w trybie, żyję w pracy. 13 albo 14 maja wracam do Polski. 12-14, ten weekend. Także no. Czy zamierzasz robić vlogi poza pracą, trasą? Jeśli tak, to kiedy i jakie? Poza pracą, trasą. Tak, zamierzam w tym roku.
jak zjadę z trasy, jakby ten rok chcę cały dokumentować. Włącznie z tym, jak będę w Japonii, włącznie z tym, jak będę w domu. Więc nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie z tym w domu, bo to wiecie, różnie bywa, bo ten czas dla rodziny jest bardzo cenny, ale może po prostu będę coś tam dodatkowego nagrywał. Nie mam pojęcia. Natomiast w tym roku 365 vlogów będzie. Z każdego dnia. Seba 8415. Idziesz na prawko na duże. Haha, żartowałem. Żartuję dziś. Zaprosisz nas do swojej kabiny, pokażesz, co zabierasz, co mega potrzebne, co zbędne. Wiesz co, film o tym, co zabieram, to robiłem. On będzie gdzieś tutaj, w tym momencie, jak sobie popatrzycie. Natomiast, wiesz co, no nie wiem, czy tak w kabinie to będzie fajnie pokazać, bo wbrew pozorom tam jest ciasno i z tą kamerą operować będzie ciężko, więc dużo łatwiej mi było to po prostu w mieszkaniu, jak jeszcze je miałem, rozłożyć i tam działać, nie? Tomasz Wiśniewski, czy ty śpisz w ciągu doby 8 godzin? Nie. Zdecydowanie ostatnio wprowadzam tryb spania 6-godzinny. Dzisiaj mi się nie udało niestety, dzisiaj spałem 8 godzin, chociaż nie wiem, ile spałem dzisiaj w zegarku. Ty wiesz lepiej, bo ja tego nie śledzę. Wow, jakość snu 85. Dzisiaj spałem 7,5 godziny, więc 1,5 godziny więcej. No ale tak, staram się ostatnio spać po 6 godzin. Staram się nie spać mniej, chyba że naprawdę jest jakiś taki, tak jak ostatnio w odcinku widzieliście, była taka kiepska trasa i wszystko się źle układało, ale staram się nie spać mniej jak 6 godzin obecnie. I myślę, że w tym roku system pracy, który mamy, zdecydowanie na to pozwala. Dobra, to se jestem i o. Znasz może jakieś polecisz firmy z Wrocławia i okolicy? Wiesz co, nie polecam żadnych firm. Bo żeby ja mam tak, słuchajcie, żeby polecić jakąś firmę, musiałbym tam pracować, musiałbym być zadowolony. Ja jestem w stanie polecić, ale też nie każdemu, firmę SL Express. Ja tutaj pracuję zaraz 7 lat, jestem zadowolony, mi się tu pracuje super i dużo ludzi, którzy tu przychodzą, mi się pracuje super. Ale znajdują się osoby, które tu przychodzą i się tu nie odnajdują i twierdzą, że to jest kiepska firma. Więc wiecie, jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki. I tak samo nie polecam pracowników. Staram się nie polecać pracowników, bo przyjdzie taki pracownik, będzie niezadowolony, narobi gnoju, a potem na mnie się krzywo patrzą. I ja w życiu poleciłem tylko dwie osoby tutaj, do tej firmy. Także zadzwoniłem na przykład, nie wiem, do Andrzeja czy do szefa i powiedziałem, no jest taki i taki, chcę tu pracować, spoko pracownik. Nikogo nie polecam i nienawidzę wręcz, jak ktoś się na mnie powołuje. W sensie, jak ktoś pisze do SL-a, takich osób jest cała masa, jak ktoś pisze do SL-a, bo ja tam z Damianem rozmawiałem, to mój kolega jest i w ogóle i nie wiadomo co jeszcze. I to była zwłaszcza plaga na samym początku, gdzie dużo ludzi chciało przyjść do SL-a, pierwsze roadblogi i Sławek się zawsze śmiał, szef, że Damian, ile ty masz kolegów, nie? Wszyscy są twoimi kolegami po prostu, masz po prostu dziesiątki, setki kolegów, a ja nawet nie wiedziałem, że mam niektórych kolegów, także no. Nie polecam tego, co sam nie mam sprawdzone. Estemiras. Nie wiem, od czego to jest skrót. Czy miałeś swoje ulubione MMO, gierki typu WoW lub albo Silk Road? Czy jak już ostaniesz na salę w Japonii albo gdzieś, to myślałeś, żeby mieć swojego zwierzaka? Sami widzę, jak lajkujesz fanpage na Insta japońskich psiaków, a że sam posiadam dwie shiby, to jestem ciekaw, czy i zwierzęta japońskie też by przyjadały. Jestem niesamowitym fanatykiem shiby. Może dlatego widzisz, że lajkuję. Shiba to jest chyba jeden z moich ukochanych psów. Kocham Shiby i kocham Akity. No Akity zdecydowanie są bardziej wymagające i Akitę dużo trudniej mieć w Japonii, bo im mniejszego psa masz w Japonii, tym łatwiej jest dogadać się z właścicielem, żeby mieć tego psa, chyba że masz już dom na własność, co nie jest takie proste. Zdecydowanie chciałbym, bo wychowałem się w sumie ze zwierzętami, ja się wychowałem na wsi, zawsze u nas w domu pies był. Nigdy nie było, naprawdę, nigdy nie było takiej sytuacji, że nie było psa. Nawet jak na przykład danego psa już nie było, bo był taki moment, że został jeden pies, bo zazwyczaj było kilka psów. Był taki moment, że został gdzieś tam jeden pies, to było kilka dni i zaraz był jakiś następny. I wiecie, i te psy zawsze były, ja do psów, no po prostu kocham psy, no psy są zajebiste. Co tu dużo mówić, tu nie ma co się rozgadywać. Co do gier MMO, miałem i straciłem życie na Lineage 2. To jest taki odpowiednik WoWa. I zdecydowanie to była gra, od której się w pewnym momencie uzależniłem. Rozpierdzieliłem sobie trochę życie, narobiłem sobie długów, ale to jest długa historia na inny odcinek. Kiedyś chyba też o tym mówiłem już, w którymś odcinku, więc jak ktoś mnie długo ogląda, to pewnie zna tą historię. Natomiast gry MMO w tamtych czasach, a to było z 15 lat temu, to była zmora, nie? To tak wciągało, że... Piotr Grajek, czy jesteś zwolennikiem tachografów w busach? Raczej nie. Raczej nie, z tego powodu, że zwłaszcza teraz, w tym roku, mi się naprawdę bardzo dobrze już pracuje. Nie ma aż tyle roboty, nie ma takiego ganiania i wiecie, gdybym miał tachograf,
to albo bym musiał stać, kiedy ta chorka wymówiła, bym musiał jechać. A ja mogę sobie to rozkładać, zwłaszcza jeżeli montuję odcinki, czasami potrzebuję zrobić szybką przerwę na 2 godziny. To tachograf czasami wam na to by nie pozwolił. A ja mogę sobie to układać jak chcę, więc w moim przypadku nie. Czy ogólnie? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie chcę się wypowiadać. Bo wiecie, tachograf ma swoje plusy i minusy. Trzeba by było kiedyś naprawdę zrobić rozkminę i jakąś debatę może z chłopakami gdzieś kiedyś. Jakby ktoś był chętny, to może kiedyś zrobimy jakąś taką. Rozrewolwerowany rewolwerowiec. Ile masz dniówki? Jeździsz na umowie czy na DG? Mam 550 dniówki netto i jeżdżę na DG, JDG. Oso Blanko. Ja chciałem zapytać o twoje siwe włosy. Niedawno to zauważyłem, zresztą ty sam do tego parokrotnie nawiązałeś. Jesteś osobą bardzo dbającą o relacje zawodowe. W tej pracy wyglądasz na osobę mającą wszystko pod kontrolą, raczej mega pozytywną. Fajne układy w pracy, bo widać, że jesteś dobrym, myślącym pracownikiem. Dobra, nie będę wam tego czytał. Na temat siwych włosów, powiem wam tylko tyle. Siwe włosy, a pewnie jeszcze do tego nawiążę w tym Q&A, bo niektóre osoby nie rozumieją pewnych rzeczy, więc po prostu wytłumaczę. Siwe włosy moje wzięły się z głównie problemów osobistych. Ostatnie 5 lat było naprawdę bardzo wyboiste dla mnie. No i tak jest, że osiwiałem. Mateusz Skrzypiec. Czy na początku swojej przygody na busach miałeś problem poruszania się w Anglii? Po innej stronie jazdy. To jest ciekawostka, słuchajcie. Nie miałem. Absolutnie nie miałem nigdy problemu z poruszaniem się w Anglii. Natomiast ostatnio, nie wiem, wracałem z Anglii i to ostatnio, po tylu latach jazdy, słuchajcie, wyjeżdżam na drogę i rondo chciałem w lewą stronę zrobić. To było chyba we Francji albo w Holandii, już nie pamiętam. I tak jedzie gościu z naprzeciwka, patrzy się na mnie jak na debila, a ja nagle zacząłem przepraszać go, nie? Trochę się tam kłaniając po japońsku. Wstek i normalnie przejechałem rondo. Ale słuchajcie, tak mi było wstyd. Masakra. Michał Kosek. Twoje życie w trasie wygląda trochę jak bushcraft, ale z wygodnym łóżkiem. Czy widzisz jakieś analogie? Nie ukrywam, że i busiarski, i bushcraftowy styl życia mnie pociąga. I tu, i tu jesteś znany na siebie, na swoją zaradność, umiejętność dostosowania się. Pozdro z Beskidu Makowskiego. Wiesz co? Wbrew pozorom nie jest aż tak, bym powiedział, hardkorowo. Wiesz, tutaj poruszamy się często autostradami, mamy prysznice te dla kierowców. Wiesz, to jest też inaczej, bo masz za to, że jeździmy, mamy stałą pensję, więc mamy finanse na to, żeby sobie organizować to życie dużo lepiej, no, nie musimy tak oszczędzać i tak dalej. No nie wiem, wydaje mi się, że generalnie jest łatwiej w tej pracy, zdecydowanie. Bo nawet jak tak myślałem o tym, że miałbym na przykład, nie wiem, kupić sobie kampera i jeździć tym kamperem, albo jakimś busem zwykłym z wyrkiem pierdzielniętym z tyłu, transporterem na przykład, to macie bardzo ograniczony budżet, jakoś trzeba zarabiać. A tutaj tym, że jeżdżę, zarabiam, więc jest dużo lajtowiej. Tomasz, zakochujesz się w Japonce za 4 miesiące. Czy jest to możliwe i czy wyobrażałbyś sobie żyć wtedy na stałe w Japonii? Znaczy, ja i tak chcę żyć na stałe w Japonii. Czy zakochałbym się w Japonce za 4 miesiące? Jest to raczej niemożliwe. W obecnym momencie, żeby naprawdę z kimś decydować się na jakąś poważniejszą relację, to musiałbym nawiązać z nim lepszy kontakt. A w maju, jak będę 3-2 tygodnie i większość czasu spędzę na pracy przy nagrywaniu materiałów, jest to niemożliwe. Naprawdę, musiałby się zdarzyć jakiś cud. Saru, tutaj mamy księdza, który zmienił nick, bo chyba go diecezja dojechała za te ostatnie pytania o dziewuszkach. Teraz jest Saru na YouTubie. Panie biskupie, proszę tam księdza nie męczyć. Czy nie mycie torby 2 dni to spoko, czy już bardzo wali? Nie wyobrażam sobie. W sensie, wiecie, to też zależy. Ja wiem, że to się wielu osobom nie spodoba, ale są osoby, które jakby... Im busz tam nie przeszkadza i są osoby, które buszu tam nie lubią. I są takie, które w ogóle jakby najlepiej trawnik wycięty do zera. Ja jestem tak po środku. Natomiast im mniej tego buszu, tym bardziej się pocicie w tamtym miejscu. I jeżeli nie macie chusteczek wilgotnych, którymi możecie przetrzeć skórę, która się spoci, czy pod pachami, czy właśnie w pachwinach i tak dalej, w takich miejscach, to nie mycie się tam 2 dni, to już jest po prostu Armagedon. Naprawdę. A propos mycia częściej, no to właśnie tak jak mówiłem, chusteczki wilgotne. Natomiast ja sobie ostatnio udowadniam, że prysznic jak się chce, to się da brać codziennie. Z małymi wyjątkami, bo zdarzają się wyjątki, ale da się codziennie. Jak się nie możesz jechać setki po tej robocie? Po prostu kwestia odpowiedzialności, wiesz. Wiesz, napić się piwa, gdyby coś się stało, to za godzinę, półtorej możesz spokojnie jechać. Więc jeżeli masz wszystko pod kontrolą, możesz się napić piwa i spoko. Ale jak walniesz setkę, to jesteś kilka godzin wyłączony i gdyby coś się stało z agregatem czy cokolwiek, to ten. Poza tym,
nie wiem, jakoś nie ciągnie mnie. Ja nie lubiłem nigdy pić alkoholu, w sensie tak sam. Z kumplem gdzieś wyjść na miasto, napić się, czy w domu wypić flaszkę, spoko, ale tak to nie. Gdzie jest najwięcej ssaków leśnych, w którym kraju? Kurde, nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, powiem ci, bo tak, we Francji to stoją w kamperach, w Niemczech to też w kamperach, nawet pod Kolonią kiedyś na lewie pokazywałem. Jest taka ulica pod Kolonią, nie pamiętam, jak się to nazywa, i tam macie cały rząd kamperów. I tam sobie dziewuszki właśnie przyjmują kierowców z Autohofa i nie tylko. No w Hiszpanii, we Włoszech to stoją. Na przykład we Włoszech latem, to też zaobserwowałem już dawno, dawno temu, we Włoszech latem na południu Włoch mają rozpalone ogniska, żeby im zimno nie było. I żeby było widać z daleka, że stoi dziewuszka. No właśnie. Czym interesujesz się oprócz Japonią i busami? NHL, hokej, jestem fanem Pittsburgh Penguins i niesamowitym jakby moim idolem jest Mario Lemieux i bardzo imponuje mi Sidney Crosby, Evgeny Malkin, czyli obecna ekipa Pittsburgha. O Lemieux zrobię kiedyś odcinek, bo to jest taka postać, która wniosła bardzo wiele do mojego życia i bardzo wiele motywacji, więc chciałbym się tym podzielić. I ja go na przykład stawiam na piedestale, dużo wyżej niż Wayne'a Greckiego. I Wayne Grecki owszem osiągnął więcej, ale Lemieux przez całą karierę walczył z rakiem i bardzo dużo czasu na lodowisku po prostu ominął, a mimo to osiągnął tak niesamowite wyniki. Ziemniaki są spoko, ryż też, a kasza dla mnie tylko żebra, sos i buraki. Wiesz co, ziemniaki są spoko, ale ja lubię zapiekane ziemniaki. Kasza lubię, ale... Ja wiem, że to takie polskie jest trochę, Łukasza trochę jest taka polska, ale jakoś tak, wolę ryż. Paweł, cześć Damian, odnosząc się do vloga 39. Na promie miałeś problem z podłączeniem do prądu, więc musiałeś stać na odpalonym silniku. Czy jest to dozwolone? Jakie muszą być spełnione warunki? Masz być cały czas rejs w aucie i pilnować. Czy po prostu zostawiasz auto i idziesz? Gorące pozdrowienia od naszej trójki z Wrocławia. Pozdrawiam cię, Pawełku. Powiem tak. Są promy, które zezwalają stać na odpalonym aucie, no bo to chłodnia. Chłodnie też chodzą, więc spoko. Są promy, które nie chcą zostawiać na odpalonym aucie, bo chodzi im o DPF-y. Wiecie, jeżeli jedziecie całą trasę, macie DPF wypalone i stajecie na promie nawet na kilka godzin, to nie ma problemu. Nawet na kilkanaście godzin, nic się nie stanie. Ale jeżeli macie zawalony DPF, bo staliście dwa dni, nie przepaliliście go i stajecie na promie i on będzie kopcił cały rejs, no to stąd się wziął właśnie zakaz na niektórych promach, żeby stać na odpalonym aucie. I ostatnio na Pioku była sytuacja taka. Się pytam, czy mogę zostać na odpalonym aucie, bo mam problemy z prądem. Nie, nie wolno, trzeba podłączyć pod prąd. Okej, podłączyłem pod prąd, prąd nie działa. Co mam zrobić? Dobra, zostaw na odpalonym aucie. Czyli tak, jakby ci, co rozdają bilety, twierdzą, że nie wolno, obsługa statku kładzie laskę i jak już prąd nie działa, to zostaw na odpalonym aucie. Nie muszę siedzieć w aucie, w ogóle nie mogę siedzieć w aucie. Zostawiam auto odpalone, zamykam je z kluczyka, tak żeby się nic nie działo. No i po prostu no, mam rejs dla siebie, potem wracam, odpalam, otwieram auto i jadę dalej. Rafał Gostomski. Cześć Damian, śledzę cię długi czas, chciałbym dołączyć do waszej floty SL. Mam doświadczenie 3 lata, jestem z Pomorza. Co musiałbyś zrobić? Musiałbyś napisać po prostu. Dzięki w ogóle że za komplement. Musiałbyś napisać maila czy zadzwonić. Numer telefonu w necie znajdziesz, pisze Selectress w Google i wszelkie namiary znajdziesz bez problemu. Kresku, czy u was w firmie są doładunki, czy zdają się takie sytuacje, że na przykład załadujesz coś o 11 i spedytor każe czekać aż do 17, a później jedziesz cały czas bez przerwy? Nie, takich sytuacji na chłodniach nie ma. Z prostego powodu. Chłodnia jest to przestrzeń ładunkowa o kontrolowanej temperaturze i każde otwarcie i zamknięcie drzwi tą temperaturę zaburza. Jeżeli macie towar na minus 20, na plus 5, na plus 20 i są to często leki albo ładunki niebezpieczne, to macie to załadować, zamknąć i trzymać temperaturę. Wyjątkiem są sytuacje, w których na przykład robimy zbiórkę dla klienta. Mieliśmy tam czasami takich klientów, że sobie zażyczali, że spoko, pojedziesz po moich firmach farmaceutycznych, tych, których zamawiam, na przykład Rumunia, Bułgaria, Grecja, z każdej firmy weźmiesz po palecie i przywieziesz mi to wszystko do Anglii na przykład, albo do Francji, albo do Belgii. To tak, to są doładunki, ale to na sam początek dostajecie całą listę firm, w których macie się załadować i gdzie macie rozładować i po prostu jedziecie od firmy do firmy. Jak firma jest zamknięta, to czekacie na następnego dnia i tak dalej, nie? Więc tak to wygląda. Na plandekach wygląda to trochę inaczej, bo te ładunki są dużo mniej płatne. No i spedycje kombinują, żeby jak najwięcej wyrwać, nie? Niestety kierowcy na tym obrywają. Na plandekach, no. A na chłodniach jest jak jest, jest fajnie. Kamil Migdalski. Czy u mnie w firmie jest tryb jazdy 2x2? Nie ma. Adam Artur. Czy nie żałujesz decyzji o rzuceniu Twitcha? Czy jest coś lepszego niż Nesty? O rzuceniu Twitcha nie żałuję decyzji, bo jakby moje życie wypełniło się i tak innymi obowiązkami.
fajnie było, to był fajny okres w moim życiu, ale jednak no, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy czasami i zawalczyć o marzenia, jak już się zdecydowałem o nie walczyć. Czy jest coś lepszego niż Nestle? Spoko są też butelki po Powerade, też mają szeroki korek. O, i wydarzenia. To nie mam całego komentarza niestety, z tego co widzę. Ale to jest mój ulubieniec, który zawsze mnie krytykuje i zawsze komentuje, więc postanowiłem, że odpowiem mu na pytanie w Q&A. Za te wszystkie komentarze i za te zarobienie tych statystyk. Nie wiem, czy odpowiesz na to pytanie, wiem, że to twoja sprawa, co tak jak zachwalałeś, to bo tak ją zachwalałeś, bo po dłuższym czasie miałeś dziewczynę, tego dowiedzieliście się, a tu nagle ząg. Czy jesteście chociaż przyjaciółmi? A drugie pytanie, mówisz, że chcesz jeździć na busach do 35 lat. Przecież nie mówiąc nikomu, jakie plany będziesz miał, chciałeś robić coś swojego. I tutaj dalej w komentarzu było, że chodzi o to, że coś swojego w Polsce i tak dalej. Więc tak, chcę wyjaśnić tylko tą drugą kwestię. Pierwsza kwestia jest, powiedziałem, nieporuszalna na tym kanale. I osoba, której imię napisałeś, również jest nieporuszalna na tym kanale. I tyle. Na tym temat zakończmy. Natomiast chciałem robić coś polskie, coś w Polsce właśnie ze względu na ten związek. Właśnie ze względu na to, że no planowałem, trochę pozmieniałem swoje życie i zrezygnowałem z Japonii. W momencie, kiedy tego związku już nie ma i moje życie jakby wróciło do stanu sprzed 5 lat i moja psychika również, uważam, że jest spoko naprawdę teraz, to postanowiłem zawalczyć o to pierwotne marzenie, czyli o to, co zawsze chciałem, czyli zamieszkać w Japonii. To się tylko stąd brało. Myślę, że po prostu przez ostatnie 5 lat to też trochę błądziłem jak dziecko we mgle, dlatego że wiecie, odstawiłem na półkę marzenie, które było dla mnie naprawdę ogromne, po coś, co było rozczarowaniem. Jacek Ciurko. Hejka, pytanko do Q&A. Czy jeśli z Japonią nie wypali, to wrócisz dalej? Musi wypalić. Nie ma opcji, że nie wypali. Dygresja. Moja przyjaciółka kiedyś powiedziała, że jeżeli dopuszczamy do siebie plan B, to znaczy, że plan A już z góry wskazujemy na porażkę, więc ja nie dopuszczam planu B, po prostu plan A. Czy masz kontakt z kolegą, którym nagrywałeś Janusza i Sebiksa, czy nadal jeździ na busach, czy miał po tych wystąpieniach z tobą jakiś przypał? Wiesz co, on nie, ja trochę tak, bo przegięliśmy pałę trochę w tym odcinku, on tam był edytowany i trochę biuro nawet stwierdziło, że no chłopaki, przegięliście. No, ale nie, Łukasz jeździ cały czas. Nawet ostatnio gdzieś tam staliśmy razem na parkingu i razem spacer, żeśmy chyba 6 km czy 6,5 km po parkingu sobie rumnęli, bo on też kroki napierdziela jak zły. Czy w wcześniejszej firmie lub obecnej miałeś potrąconą wypłatę za jakieś szkody w aucie, za ładunku lub nie, za nieprzewidziany czas? Nie, nigdy nie miałem potrącenia, ani w tej, ani poprzedniej. Wcześniej miałem kiedyś za uszkodzone lusterko i to nie z mojej winy. No ale cóż. Czy planujesz jakieś spotkanko z widzami? Właśnie, tutaj uwaga, przerwa na fragment sponsorowany. Żartowałem, to nie będzie fragment sponsorowany, ale jeżeli planujecie sobie jakieś wolne dni, to 7 czerwca prawdopodobnie, wstępnie, będę chciał zrobić spotkanie z widzami w Łodzi. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, 8 czerwca to jest Boże Ciało, więc jest wolne. Jeżeli ktoś będzie chciał przyjechać do Łodzi i ewentualnie nawet wypić jakieś piwko, 2 czy 3, iść sobie ze mną na imprezę, to zapraszam serdecznie, 7 czerwca tego roku, po moim powrocie z Japonii, więc będzie jeszcze bardzo dużo gadania o przeżyciach z Japonii. I to dosłownie świeżo, bo 7 czerwca wracam z Japonii, do 12 ląduję na Okęciu, więc spotkanie będzie jakoś po południu. Notoryczny, czy zamierzasz zostać kierowcą w Japonii? Jaki typ pracy tam podejmiesz? Na razie nie podejmuję tego tematu, kierowcą chyba raczej nie. Chyba nie. Przemysław Gulczyński, czy zdarzały ci się trasy po Polsce? Zdarzały, ale bardzo rzadko w poprzednich firmach, w obecnej to jest raczej Polska, Zachód, Zachód, Polska. Tras po Polsce nie ma. Czy prawdą jest, że twoja firma realizowała kiedyś zlecenia do Maroka? Prawdą jest, ja nawet raz miałem pojechać do Maroka. I już miałem zlecenie na telefonie, słuchajcie. Już miałem adres. Już miałem ten adres docelowy w Casablance. Już się jarałem po prostu jak styrta. I Czesi mnie nie rozładowali przez 8 godzin i musiał z tym jechać mój kolega, a potem na fanpage'u SL-a oglądałem zdjęcia z Casablanki i myślałem, że mnie szlak trafi. Paweł K. Cześć, dlaczego nie zamontują wam agregatów chłodniczych, które są niezależne? Jeździsz wiecznie na chłodni, przez co silnik musi być odpalony non-stop. Po pierwsze, agregaty chłodnicze, które są podpięte pod silnik i sprężarkę mają pod silnik podpiętą, są dużo lżejsze, nie wymagają dodatkowego jakby osprzętu silnika, nie wiadomo czego jeszcze, więc są też dużo mniejsze. To jest bus, a nie ciężarówka. Przypatrzcie sobie, jak wygląda agregat na naczepie ciężarówki, jaki on jest ogromny, ile on miejsca zajmuje. Więc myślę, że taki niezależny co najmniej połowę tego, co na chłodni by zajmował, żeby to jakoś działało. A to też jest waga. Więc. Dziadowski. Czy często spotykasz swoich widzów na trasie? Wiesz co,
Widzów to nie wiem, zdarzają się, myślę, że raz w tygodniu kogoś spotykam, czasami częściej, ale ludzi, którzy mnie kojarzą, że to jest ten, co nagrywa filmy na YouTubie, to bardzo często, praktycznie prawie co parking. Adamos 1995. Kibicuję, rozumiem, że chcesz uciec z transportu, ale czy nigdy wcześniej nie zastanawiałeś się nad pracą na zachodzie, skoro i tak kilka miesięcy jesteś w trasie? I powiem tak, zastanawiałem się nad pracą na zachodzie, ale zawsze u mnie, i to teraz jest bardzo niepoprawne, co teraz powiem, i bardzo wiele osób może urazić i zdenerwować. Ale ja miałem kiedyś taki niepoprawny patriotyzm, że ja wolę pracować w Polsce, ja chcę płacić podatki w Polsce, ja kocham ten kraj i tak dalej. I powiem wam szczerze, tak całkiem szczerze, że wyleczył mnie ten kraj część jakby odsetek pewien tego narodu całkowicie z tego patriotyzmu. Jakby absolutnie. Nawet na Sylwestrze poszedłem na Sylwestra ze znajomymi i tam byli takie obce osoby i rozmawiałem z takim gościem i on tak się strasznie oburzył o to, że jak ja mogę tak mówić. A ja mu powiedziałem, mówię, stary, ja naprawdę, można powiedzieć, że prawie, że znienawidziłem ten kraj. Już jestem blisko tego stanu i chwilami po prostu rzucam samymi za przeproszeniem, bo ile można, nie? Naprawdę. London Rider M. Czy masz jakiś sposób na łagodzenie skutków jedzenia ostrych potraw? Wiesz co, nabiał. Ogólnie nabiał łagodzi. Nabiał łagodzi ostre potrawy i no, jakieś ogurty, kefiry, sery. Dobra, księdzu tu się rozpisał. Miałem pisać wierszem, ale wyżej jeszcze inteligencji nie ma, jak to jeszcze normalnie. Narzekasz na mycie, a z taką leśnym 1,5 litra wystarcza pewnie na tydzień. Nie wiem, ja ile korzystałem, ale zgaduję. Z całym szacunkiem kolą też nie pogardzam. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale kolega kiedyś opowiadał, że stanął sobie i zobaczył taką miskę. Miskę z wodą i szmatkę i ta miska, ta woda była taka, że dna nie było widać i stwierdził, że jak stanął, zobaczył, to tak pojechał. 11 km z buta zwariowałeś. Ostatnio zrobiliśmy i to będzie dzisiaj, za kilka godzin w odcinku z kolegą 16 km. Z ciekawości, czy miałeś kiedyś taki ładunek, że się przy odbiorze okazało, że to nie to? Nie miałem nigdy. Ogólnie możesz mieć L4, jak cię złapie 1800 km od domu. Wiesz co, w teorii zdarzało mi się tak raz, że zadzwoniłem do spedycji i powiedziałem, słuchajcie, się bardzo źle czuję. Mówię, mam daleko do domu, potrzebuję jeden dzień wolnego. I dali mi dzień wolnego, walnąłem się do Byrka, przespałem się i dalej mogłem jechać, nie? Czy znasz się na felgach Alu? Lubisz? Powinno być normalne według mnie, bo sam naprawiam drugi zestaw i są piękne. Zaoszczędzone 2000 na dwóch kompletach, mogę fotę wysłać. No wiesz co, jak możesz, to wyślij. Ja ogólnie na felgach Alu, japońskie firmy. Znowu japońskie firmy. I ostatnio jak zobaczyłem, ile kosztuje komplet felg z Puna, tu Hondy, to się trochę przeraziłem. 24 tysiące za komplet. 15. Jak to może być, że chłop się na zapierdziela głupi i nie pije nawet piwka? Wstyd. Słuchaj, kolego, nie wszystko widać na kamerze. Nie no, szczerze, dostałem na urodziny od Gicha, od Piotrka, widzieliście, czteropak takiego piwa. Ja wam to chyba pokazywałem na odcinku, które to piwo jest, bo ja je piłem też tam w tej restauracji. Z czteropaku nadal zostało mi jedno piwo, nie? A mamy połowę marca, od 29 stycznia. Który najfajniejszy naród i kraj, jaki poznałeś, ale od ludzi? Zdecydowanie najbardziej chyba lubię Irlandczyków i Słowaków. I Portugalczyków. To są chyba takie moje trzy ulubione narody. Całkowicie, gdzie ludzi po prostu uwielbiam. Zimno mi się zaczęło robić, więc zaraz będziemy kończyć. Adam Tokarski. Damian, mam pytanie. Czy w trakcie kontroli sprawdzają badania lekarskie dla kierowców busa? Pytanie a propos odcinka 29. Skąd wiesz, jak trawa pachnie? No wiesz, różne rzeczy się w życiu robiło. Badań nie sprawdzają, bo badania macie tylko do podjęcia pracy, więc tutaj nie macie takich badań jak na ciężarówkę i tak dalej, nie? Nie wiem nawet, czy na ciężarówce coś sprawdzają. Możecie dać znać. No i właśnie, i to było ostatnie pytanie. Zapraszam was serdecznie za kilka godzin na odcinek 42 z soboty, czyli 3 tygodnie wcześniej. To jest odcinek z piątku. Na koniec wam wrzucę tylko marne podsumowanie piątkowego dnia w budzie, czyli ile kroków zrobiłem i jak to wszystko wyszło. Będziecie mieli je na końcu odcinka tego. I zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Nie wiem, czy będzie w najbliższym czasie Q&A, bo trochę tych pytań było. Ale trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia za kilka godzin w wersji mnie sprzed 3 tygodni. Pyk!